Zobaczmy, jak tam sytuacja u Francji, bo jestem bardzo ciekawy, ile ma punktów. Jeden punkt. No to już sobie Polska o 5 punktów lepiej poradziła. No to teraz zasymuluję ten mecz, bo już mam pewną wygraną. A w ogóle wygrywamy jeszcze z Argentyną. 2-0. No. Więc teraz no, na pewno już wygrywamy. Tak, to teraz... Nie obrazilibyśmy się, gdyby tak to wyglądało na Mistrzostwach Świata. 3 wygrane po 2-0. No, no tak. To idziemy dalej. O, jedna ósma finału, gramy z Francją. Poczekaj, to ile ma punktów Francja, że się dostała? Ale Brazylia ma łatwego przeciwnika. Koreę. To Francja, miała 4 punkty. Czyli wygrała z kimś. Dobra, no to teraz będzie trochę ciężki mecz. Benzema, Mbappe, Griezmann, Naby, Kante, Guendouzi, Dembele, Kimpembe, Koundé, Zouma, Loris. Będzie ciężko. Nie będę na pewno tego symulował, bo no nie chcę przegrać. Szanowni Państwo, Albait... Polska, Francja. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Dzisiejszy musimy mecz grać. Skomentujemy w duecie. Ja no tak, no nie ma taktyki, więc lagę na lewego trzeba. Ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. O Jezu, bo już Benzema jest przy piłce. Zapraszamy na jedną ósmą finału tych Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski zmierzy się Griezmann, z Francją. Przed Mbappe. Nami 90 minut emocji w jednej Bednarek, ósmej dobrze, może Bednarek. Dłużej, kto wie. Oba zespoły już szykują się na ewentualnego rywala w ćwierćfinale. Zieliński, ale Zieliński wychodzi sam na sam. Zieliński. Prosto w górę Orisa. Kiedy piłka leci prosto w niestety, twoje ręce, trzeba się taka, postarać, już dobra żeby jej nie złapać. Dobrze, Glik. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. No ciężki mecz. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Robert Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi uwagi, ale teraz Griezmann tak, pięknie gli. Ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni. Właściwie nie sposób odebrać Kamiński, tu piłkę. Kamiński, lecisz, Kamiński, podanie, ale współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Kimpembe. I Francja bez piłki. No Szymański. Teraz z piłką. Szymański. Znowu prosto nie, w Orbisa. Nie daje się zaskoczyć. Szansa, czy przełamie impas? Zauma, Dembele, Ousmane Dembele, Griezmann, Francja coraz bliżej bramki rywali, Klich, ale niestety ta Klicha. Akcja kończy się niepowodzeniem. Robert, sam na sam, Robert, na Robert, tak, 1-0. Polska przeciwko Francji, jest 1-0, dobrze Robert, oby tak dalej. To wspaniała dla nas chwila. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? Polacy oskrzydlają. Teraz Kamiński, Kamiński, wrzutka. 2-0, Szymański. 2-0 w 40 minucie. No prawie w 40 minucie. Polska. Do zera. Gramy dalej. I Polacy rozpoczną teraz grę z rzutu wolnego.
Okej. Ja bym wrzucał. Pewna teraz nie wybił. Interwencja w obronie po tej centrze. Czy to będzie dobry strzał? Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. Uwaga, uwaga, wykopuję piłkę w tym momencie. Tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Szkoda, bo byłem z tym na akcja. Dobra, druga połowa zaraz się zacznie. A my wygrywamy z Francją 2-0. I trójkolorowi po prostu muszą rzucić się do pogoni za wynikiem. Bo jak ten się nie zmieni, i to boom, będzie kompromitacja. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Cięcie. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Nie, to jednak nie był, a może jednak był. Zidembele Kamiński. Dembele dostaje piłkę. Klich. No i po ataku zagrożenie minęło. Kamiński. To może być groźne. Robert. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Wciąż muszą uważać. Lewandowski. Będzie groźnie. Czy przerzuci bramkarza? Nasuwa się pytanie. Teraz się już popisuje trochę, bo totalnie zepsuty strzał. No jest 2-0, gdy wyjdzie, jest efektowne, ale można się też nim ośmieszyć. A jak Francja będzie dalej tak grać, to raczej teraz piłkę, nie zachował się dobrze. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Rzutka i prosto do Szczęsnego. Wojciech Szczęsny, łatwa interwencja. Szczęsny. Złe podanie. Kunde z piłką. Kamiński. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Przyciskał go rywal, ale świetnie przyjął piłkę. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Kibice chcą strzału. Szansa Lewandowskiego. Kimpembe niestety ładnie odebrał. Griezmann. Griezmann. Jest komu podać. Szymański. Łatwy strzał do zablokowania. Dobra, 80. Trzecia minuta. No, raczej już to wygram. Naciskają go, bardzo niebezpieczna sytuacja. Benzema. Nie wiem, co widzicie. Minimalnie, ale chyba jednak spalony. 86. W drużynie francuskiej mamy teraz zmianę. No i piłka poza boiskiem. Na skutek problemu z jej opanowaniem. Pozostało już tylko 120 sekund. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Ale była bramka. Na koniec meczu. Polska. No lewy okazał się lepszy od Benzemy. No tak, to zobaczmy. Tak, o, z Holandią będziemy grać. O, lo. A w półfinale pewnie z Anglią albo Argentyną. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie zacząć ćwierćfinał, półfinał i finał, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Na razie!